Dzisiaj wpadło bardzo ciekawe zlecenie, bo mamy do naprawienia Corvette C8. Tylko jaka to jest wersja? Czy to jest wersja hybrydowa, czy nie? Ale chyba zwykła. Proszę bardzo, tak wygląda nasza korwetka. Mamy V8 pod maską oczywiście. 6,3 litrową. Ale nie wygląda to na hybrydę. Więc to jest... Czekaj, bo hybryda to by był napęd z przodu, nie? Tutaj mielibyśmy silniki elektryczne albo silnik elektryczny dodatkowy. O, tutaj już nakryłem, zobaczcie. Pompa i moduł ABS do wymiany. Jeszcze nic nie zdążyliśmy robić. Dobrze, zamykamy maskę, no i zobaczmy, jaki jest problem. Hamulce są kiepskie. Klocki hamulcowe, klocki, moduł ABS, pompa... Kurczę, już wykryte mamy, proszę bardzo. Zacisk hamulca. Prosta naprawa. Kurczę. Okej, dobierzemy się za robotę. A, zapomniałem zamówić jeszcze pompy. Więc chodźmy sobie do sklepu z elektroniką, zdaje się, nie? Elektronika, pompa ABS, jedna sztuka, bo to drogie jest. I moduł ABS też musimy kupić. Ciekawe, że od razu wszystko jest wykryte, nie? Trochę odkręcania tutaj będzie. To w wolnym czasie, po tym zleceniu, chyba sobie ulepszę jeszcze warsztat. Może uda się coś tutaj posprzątać. Zobaczymy. Ale póki co, bierzmy się za robotę. Okej, no i został nam jeszcze tylko moduł, zdaje się. Tak jest, moduł i pompa. Bardzo proste zlecenie. No ale co się miało popsuć w tak fajnym samochodzie? Okej, zobaczcie jak schowany pod akumulatorem. Najpierw pompa. O. No i teraz najpierw moduł, a potem pompa, okej. I teraz pompa. Okej, chyba mamy zrobione, tak jest. No i zobaczmy, zgadza się, wszystko mamy ogarnięte. Czy samochód jest brudny? No, moglibyśmy wnętrze mu chyba umyć, jak myślicie. Chociaż ja wiem, wygląda raczej dobrze, ale zostawmy po sobie taki przyjemny ślad. Cyk i robimy detaling. Elegancko. Dobra, kończymy nasze zlecenie. I dostaliśmy całkiem sporo kasy za to. Okej, myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby rozbudować nasz warsztat, więc dodajmy sobie podnośnik. I proszę bardzo, zrobiło się tutaj trochę bardziej klarownie. Mamy taką, że tak powiem, antresolę na graty. Fajnie to wygląda. Zmieniłbym tutaj jeszcze wystrój. Może pomalował ściany na jakiś taki przyjemniejszy kolor, ale z drugiej strony chyba nie jest źle. Wypadałoby umyć podłogę i tak dalej. Bałagan ogarnięty. Okej, co my jeszcze możemy tutaj zrobić? Więc tak, możemy zająć się recyklingiem. O, możemy zmienić niektóre elementy garażu. Zobaczmy. O, okej. Zmiana wyglądu. Zobaczmy sobie wymienić coś. O, podłoże garażu. Podnosik. A, rozumiem, okej. Okay. Warto. I teraz. Ciekawe, czy możemy dać takie ciemne, albo możemy dać. Ja bym dał właśnie takie jaśniejsze. Niekoniecznie białe, ale wygląda premium wtedy, nie? Białe to raczej nie, no nie pasuje do garażu, do warsztatu, ale coś takiego jaśniejszego na pewno byłoby spoko. Dolne ściany, górne ściany też można sobie zmienić. Okej. Okay. Co powiecie na takie płytki? Wariant 11. Chodźmy sobie może od początku i śmieci i zniszczenia. O! Możemy to całkowicie usunąć. Super, podłoga A. O!
Tu na pewno coś jaśniejszego dam. O, ale fajne. To mi się podoba. Okej. Okay. Podłoga garażu B. Wymienimy. O, wygląda dobrze. Patrzmy. No, zrobimy taki premium garaż. Znaczy no, patrz. Okej. Okay. Co powiecie na takie białe? No nie pasuje trochę, tu się jednak pracuje. Tutaj jak w szkole, nie? Jakieś. No mam dylemat. Czarne jest za czarne. Białe jest za białe. W kolorze ścian też nie można zrobić. A dajmy może, może coś takiego. To wygląda dobrze. Okej. Okay. Górne ściany. No tutaj moglibyśmy to dać w takich cegłach. Fajnie to wygląda. Dolne ściany. Podobały mi się takie jaśniejsze, ale teraz nie pasują do podłogi i do góry. Może tylko w takich cegłach? Nie. Na dole dajmy jakoś inaczej. Coś ciemniejszego. O, może pobawić ten, nie? Podnośnik. O, możemy odnowić sobie podnośniki. Czad. I możemy zmienić ich kolor. Niech będą żółte. Ramiona podnośnika. O, też możemy sobie odnowić. Zobaczcie, tutaj silnik się odnawia. Z takiego zardzewiałego w coś naprawdę nowego. I tu możemy dać kolor. Może czerwony. Możemy jeszcze powymieniać niektóre rzeczy. Niebieskie i wyważarkę. Niebiesko. Szafka. Kurczę, dużo możemy sobie tutaj pozmieniać. Podoba mi. Okej. Okay. Szafki, uwaga. Dż. O, myślałem, że się odnowi. A to dalej jest brudne. Okej. Okay. O, górne ściany budynku. Popatrz, popatrz. Mam nadzieję, że nie będę musiał za to dużo płacić. Że już, wiesz, zapłaciłem raz i wystarczy. Chyba już idziemy. O, to wygląda dobrze. To za jasno. Tam to wyglądało fajnie. Niech będzie. Aha, tu jeszcze możemy sobie wymienić. Dajmy te cegły, będzie pasować, nie? Do wnętrza. Elegancko. Okej. Okay. Bramy garażu. Niebieskie? Może takie? I podłogę garażu. Tu mamy, tu gdzie naprawiamy różne części. Wypadałoby, żeby było tak samo jak tam, ale może być też inne. Może coś takiego dajmy. O, górne ściany. Tu też możemy sobie wymienić na te cegły. Okej. Okay. I dolne ściany, myślę, że możemy chyba tak zostawić, jak jest. Co? Jest podłoga. Tutaj będziemy musieli jeszcze rozbudować nasz warsztat, więc rzeczy się pozmieniają, ale na razie robimy to, co mamy, nie? I może... Może coś. Kanał. Tam jeszcze możemy sobie te cegły powymieniać, czy coś stawić. I tu możemy ściany. Możemy dać w innym kolorze i w ogóle inne rzeczy tutaj, nie? Nie musimy dać, bo to jest chyba zupełnie oddzielny budynek, zdaje się. O, popatrz. Białe? Za białe, nie? Tak za mocno to świeci. A nie będzie coś w stylu granitowy. Okay, i dolne ściany. A, może być brama ścieżki. Będzie może taka? To jest domyślna, okej. Okay. Dodajmy, okej. Okay. I my nie możemy zmienić, proszę, proszę. Czerwona, może być śmieci i zniszczenia, to żeśmy sobie wymienili, naprawili. No i chyba mamy. Okej. Okay. O, tak. Tego mi brakowało. Zobaczcie, z takiego śmieciowiska, jakie tutaj było, coś, co naprawdę wygląda premium. Ale nie jak ASO, po prostu premium. Sam bym nie wstydził się zostawić w takim warsztacie swojego samochodu. Tutaj mamy do naprawiania części. Chodźmy jeszcze na ścieżkę diagnostyczną. Tutaj wymieniona brama. Wow, dobrze to wygląda, kurczę. Jest się czym pochwalić, nie? U innych kolegów, mechaników czy coś. Pięknie. Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć, jak nasz warsztat wygląda z zewnątrz. I wygląda sobie tak. No te cegły to tak trochę w starym stylu, nie? A tutaj co możemy zrobić? Nie możemy tu wejść, okej. Okay. Ale tu możemy. Wow. Ale to robi wrażenie, co? Dzięki, że byliście ze mną na odnawianiu garażu i na naprawie Corvetty. Zapraszam was na kolejny odcinek z Car Mechanic Simulator 21. Trzymajcie się, na razie. Cześć.